Przed nami kolejny rajdowy sezon w wykonaniu członków Orlen Teamu. Będzie to na pewno rok niespodzianek. Wychodzimy z założenia, że każdy projekt, nawet najlepszy, można stale podkręcać i ulepszać. Kuba będzie kontynuował starty na motocyklu w Mistrzostwach Świata oraz w najważniejszej imprezie roku, rajdzie Dakar. Sezon 2013 zaczynamy od Mistrzostw Świata w Abu Dhabi. Będzie to pierwsza eliminacja Mistrzostw Świata pustynna po wydmach, którą bardzo lubię. Później będą zawody w Katarze, na Sardynii, w Argentynie, w Brazylii, w Egipcie, więc długi, na pewno ciężki sezon, ale też będzie bardzo dużo doświadczenia, które będzie na pewno procentowało na Dakarze. Też wystartuję w eliminacjach driftingowych Mistrzostw Polski. W międzyczasie wystartuję w kilku eliminacjach Mistrzostw Polski w driftingu, więc to będzie taki sezon startowy. Z kolei najmłodszy stażem w Orlen Teamie, członek tego teamu od grudnia, Tadeusz Błażusiak, który w minioną sobotę wywalczył tytuł Mistrza Świata Super Enduro, będzie rywalizował w serii Enduro Cross. Będziemy mogli mu też kibicować w zawodach typu cross country. Wystartuje w dwóch rundach razem z Kubą Przygońskim. Szymon Ruta, który tu siedzi z nami, tymczasowo postanowił zawiesić swoje starty, zamierza się skoncentrować na pozasportowej działalności. Chciałem mu bardzo podziękować za emocje, jakich nam dostarczył, rywalizując na rajdowych trasach. Jacek Czachor z Markiem Dąbrowskim stworzą zespół samochodowy i będą rywalizowali w rajdach cross country w sezonie 2013, a docelowo zamierzają wystartować w rajdzie Dakar 2014. No to jest taka naturalna droga motocyklistów. Wielu naszych kolegów startowało najpierw na motorach, ścigaliśmy się z nimi, a teraz jadą samochodami i przeważnie mają sukcesy, także myślę, że dołączymy do nich. To, że zostałem pilotem, to było tak, że Marek nigdy nie mówił, że chce być pilotem, tylko od razu mówił, że będzie kierowcą. No. Trudno, no ktoś musiał być pilotem, także padło na mnie. Trochę wymusiłem tą decyzję, że ja pierwszy spróbuję za kierownicą. Jeżeli się nie sprawdzę, to zawsze sytuacja może się odwrócić. A teraz czas na najważniejszą informację tej konferencji. Otóż ekipa Orlen Team właśnie się poszerzyła o jednego z najwybitniejszych polskich sportowców, który dziesiątki, jeżeli nie setki razy zapisywał się na kartach historii, zdobywając wiele najwyższych tytułów. Dołączył do nas zawodnik, który zaledwie 2 lata temu zmienił dyscyplinę sportu, której był absolutnym i niedościgłym liderem, a dziś na równi z najbardziej doświadczonymi kierowcami konkuruje w rajdach całego świata. Panie i panowie, przed państwem nowi zawodnicy Orlen Team, Adam Małysz oraz jego pilot Rafał Marton. Witamy serdecznie Adama Małysza, witamy serdecznie również Rafała Martona. Wszystkim cieszę się, że udało nam się dogadać z Orlenem, bo jednak jest to jakiś komfort psychiczny przed kolejnymi startami. No, jest to bardzo drogi sport, także no bez sponsorów ni hu hu, nie dałoby się startować, nie dałoby się rozwijać przede wszystkim. Także cieszę się, że udało nam się dogadać i że będziemy mieć jeszcze okazję trenować i startować z zawodnikami takimi jak Marek, Jacek, którzy mają niezmierne doświadczenie pewnie w motocyklach i będę chciał na pewno ich też jakby wykorzystać do swojego doświadczenia, żeby wiele elementów mi podpowiedzieli. Oni na pewno mogą liczyć może na mnie mniej, bo ja jestem niedoświadczonym zawodnikiem, ale bardziej na Rafała, który jest doświadczonym pilotem, wie co i jak. I myślę, że to będzie taka obopólna korzyść i obopólna współpraca. Myślę, że w sporej części pojedziemy i Puchar Europy i Mistrzostwa Polski samochodów terenowych. Wystartujemy w Egipcie w Radzie Faraonów i chcemy wystartować w Radzie Silkway, to jeszcze nie jest do końca pewnie.